To atak niektórych radnych na spółkę Nova i próba jej przejęcia, mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Słowa padły podczas konferencji prasowej zorganizowanej po kolejnej przerwanej sesji Rady Miasta. Sesja poświęcona była właśnie spółce Nova i wynikom kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ na składowisku odpadów. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości. Z jej wynikami nie zgadza się zarząd spółki, a śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Według prezydenta Nowego Sącza sprawa ma wyłącznie charakter polityczny. Oczywiście, że bardzo dobrze, że się toczą postępowania prokuratorskie, bo będzie można właśnie wyjaśnić sprawę, dlatego to są właściwe organy, które się tym zajmują. Natomiast inną sprawą jest polityczne działanie, nastawienie celowe na to, żeby zniszczyć, upodlić spółkę czy osoby, które nią zarządzają. I jak dodaje Ludomir Handzel, takie działania mogą być próbą przejęcia spółki. Jest to możliwe i tak ten cały proces wygląda. Proszę zwrócić uwagę, za poprzedniej prezydentury pozbyliśmy się sądeckich wodociągów. Dosłownie za 5.12 wstrzymałem sprzedaż sądeckiego MPC-u. W tej chwili niszczona jest następna spółka i MPK jest oczywiście też w kolejce. Dlaczego? Komu to ma służyć? A na pytanie dziennikarza, czy możliwe jest przejęcie spółki bez zgody prezydenta, odpowiedział obecny na konferencji radny Józef Hojnor. Proszę pana, ale pan nie zrozumiał, pan redaktor, o czym myśmy mówili, na przykład ja. Ja mówiłem o wrogim przejęciu. Pan kojarzy, panie redaktorze, to jest wrogie przejęcie. Pan ma rower i pan na nim chce jeździć, tak jak miasto ma wysypisko, spółkę i chce tam składować odpady i ktoś panu chce ukraść rower. Bez pana wiedzy, bez pana prośby o to. To jest wrogie przejęcie, to są działania szkalujące i szkodzące interesowi spółki, o czym było również w oficjalnych wystąpieniach. Tak się właśnie to zaczyna w gospodarce wolnorynkowej. Apel wystosowali także prezesi sądeckich spółek komunalnych, w którym piszą, że z przykrością obserwują ataki niektórych radnych na spółkę Nova. Atak na spółkę. Radni atakują spółkę. Jaki mamy interes, żeby atakować spółkę? To skoro pan prezydent z taką bogatą kadrą osób doświadczonych, fachowców, kierowników, menadżerów, wszedł do ratusza, to dlaczego co chwilę przychodzą do Rady Miasta po pieniądze, żeby im pomagać? A za chwileczkę mówią, kiedy my chcemy się zapytać, na co idą te pieniądze, bo to nie są nasze pieniądze, to są pieniądze mieszkańców Nowego Sącza. Kiedy chcemy zapytać, jak te pieniądze są wykorzystywane, dlaczego są takie problemy finansowe i co chwileczkę tych spółek musimy dodawać i na razie wychodzi na to, że najlepszą spółką, która funkcjonuje w mieście Nowym Sączu, jest ta spółka, na którą wpływu nie ma Ludomir Handzel, czyli sądeckie wodociągi. A w najbliższy wtorek, 23 lutego, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta.